Tłumaczenie Łukasz Miarka: Czyta Samuel Bukowski: Jeśli odrzucimy prawo, to tak, jakbyśmy odrzucili syna. Odrzucenie syna jest równoznaczne z odrzuceniem ojca. Amazing Discoveries i Walter Fight prezentują serię pod tytułem Naprawiając wyłom. Znajdujemy się tuż przed ostatecznym konfliktem. Świat musi zostać ostrzeżony. Ten ruch nie ma na celu stworzenia osobnych wyznań, ale by natchnąć wszystkich. Świat przechodzi przez bunty. Kto stoi za tymi wydarzeniami? To nie dzieje się tylko w świecie arabskim, ale również w Europie i dojdzie także tutaj. Ludzie mają dosyć wszystkiego, co dzieje się na tym świecie. To jest wyłom, który musi zostać naprawiony w czasie, w którym żyjemy. Możemy studiować proroctwa i wiedzieć, co się dzieje na świecie. Wiedzieć to wszystko, ale jeśli nie zaczniemy od Jezusa, nie dojdziemy nigdzie. Wykład drugi. Król Północy. Część pierwsza. W następnych kilku wykładach będziemy omawiać Daniela 11. To musi być jedno z najbardziej złożonych biblijnych proroctw. Bardzo mało osób odważa się zapuszczać w ten temat, ale ja wierzę, że widzimy kulminację wydarzeń opisanych w tych rozdziałach. Nie jest moim zamiarem wyjaśnianie go werset po wersecie, ale zajmiemy się proroctwem i zobaczymy, czy możemy zobaczyć ogólny obraz, a następnie zajmiemy się tym, w jaki sposób wypełnia się on dzisiaj na świecie. Król Północy, część pierwsza. Przewodni tekst naszej serii to Jeremiasza 6,16. Tak mówi Pan: Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla Waszej duszy. Lecz oni odpowiedzieli: Nie pójdziemy. Zatem ponownie mamy do czynienia z konfliktem. Polem bitwy jest Twój umysł. Decyzja, którą będziemy musieli podjąć, będzie miała wieczne konsekwencje. Oto cytat ze świadectw. Szatan jest pilnym czytelnikiem Biblii. Czy zatem i my nie powinniśmy być pilnymi studentami Biblii? Wie, że czas jego jest krótki i pod tym względem stara się przeciwdziałać dziełu Pana na ziemi. Jest rzeczą niemożliwą wyobrazić sobie doświadczenia ludu Bożego, który przeżyje na ziemi czas, gdy chwała niebios spotka się z powtórzeniem prześladowań z przeszłości. Żyjemy w poważnych czasach. Będą oni chodzić w świetle bijącym od tronu Bożego. Aniołowie Boży będą utrzymywać ustawiczną łączność między niebem a ziemią. Szatan natomiast otoczony złymi aniołami będzie twierdził, że jest Bogiem i czynić będzie różnego rodzaju cuda, żeby zwieść, o ile to możliwe, również wybranych. Boży lud znajdzie wtedy pewność nie w działaniu cudów, ponieważ wszystkie zaistniałe cuda będzie naśladować Szatan. Atakowane i doświadczane dzieci Boże znajdują moc i oparcie w znakach, o których jest mowa w Wyjścia 31, 2-18. Będą opierać się na żywym Słowie i tak jest napisane. Jest to jedyna podstawa, na której mogą stać bezpiecznie. Ci, którzy złamali przymierze z Bogiem, będą w tym dniu bez Boga i bez nadziei. To jest ta sama myśl, którą wypowiedział Luter, a która rozpaliła reformację. I wierzę, że to będzie również kwestią w ostatecznych wydarzeniach. Nie znaki i cuda oraz wielkie wydarzenia przekonają do tej czy innej drogi, ale tak mówi Pan. Jedenasty rozdział księgi Daniela próbowało rozwikłać wiele osób. Jest wiele publikacji, które mają sens, ale zawsze są kwestie, które wydają się nie pasować konkretnie do proroctw. Wdamy się tylko w ogólny obraz. Nie chcę w żadnym wypadku opowiadać się po jednej lub po drugiej stronie. Musimy się jedynie dostać do podstawowych zasad. W pierwszym roku Dariusza, Meda powstałem, aby mu dodać siły i ochronić go. Lecz teraz oznajmię ci prawdę. Oto jeszcze trzej królowie powstaną w Persji, lecz czwarty zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy. A gdy się wzmocni dzięki swoim bogactwom, poruszy wszystkich przeciwko państwu greckiemu. Kiedy spojrzysz na te pierwsze wersety, to nie ma w nich domysłów. Są bardzo jasne. Wiecie kiedy ma to miejsce? W pierwszym roku Dariusza Meda. Historia może nam powiedzieć, kim byli ci następujący królowie: Cyrus i Dariusz byli współregentami: Cyrus Persja, Dariusz Med. Byli współregentami. Jeśli spojrzymy na tych królów, pomijając Smyrdisa, po Kambyzesie, który nie pochodził z prawowitej linii, trzema królami po Cyrusie i oczywiście Dariuszu byliby Kambyzes, syn Cyrusa, 530-522, do 522, Dariusz I, 522-486 oraz Kserkses, zwany również Feroszem w księdze Estery. Panował w latach 486-465 przed Chrystusem oraz ostatecznie Artaxerxes, po którym następuje potężny król wersetu trzeciego, którym jak zobaczymy jest Aleksander Wielki. Zatem wiemy, kim byli ci królowie. Historia ich potwierdza. To są królowie, o których mówi Daniel. Te wersety są czysto historyczne. Kambyzes syn Cyrusa, Dariusz I, nie mylcie z Dariuszem Medem, Xerxes I, znany również jako Achasferosz z księgi Estery, i tych możemy odnieść do realiów historii. Następujący werset trzeci: I powstanie potężny król, który będzie sprawował wielką władzę i będzie czynił według swojej woli. Jeśli podążymy za rozumowaniem, byłby to Aleksander Wielki. A gdy powstanie, rozpadnie się jego królestwo i będzie rozdzielone między cztery strony świata. Zatem królestwo Aleksandra Wielkiego rozdzieli się na czworo lecz nie między jego potomków, ponieważ ich nie miał, zmarł młodo i nie będzie miało takiej mocy, z jaką on władał, gdyż jego królestwo będzie rozbite i przypadnie innym z pominięciem tamtych. To opis powstania Imperium Greckiego i jego ostatecznego podziału na cztery. Są nimi królestwa Seleukosa, Lizymacha, Kassandra i Ptolemeusza. Jedyni, którzy nas interesują w tym proroctwie są ci dwaj, ponieważ oni reprezentują Królestwo Północy na północ od Jerozolimy i Królestwo Ptolemeusza które było na południe zatem macie Królestwo Północy i Południa są one widocznymi pozostałościami Imperium Greckiego. Tradycyjnie wersety od 5 do 39, które są następującymi wersetami, nie będziemy się nimi zajmować werset po wersecie, dostrzeżemy raczej ogólny obraz, który zobaczymy później, są interpretowane jako konflikt pomiędzy tymi dwoma siłami. Zatem te siły, jedna kontrolująca północ oraz druga południe, trwały w ustawicznym konflikcie. Istnieje zgodność co do wersetu 5 i 6, w których ślub uważany jest za ugodę pomiędzy Ptolemeuszem Filadelfosem z Egiptu i Antiochem Teosem z Syrii. Który poślubił córkę Ptolemeusza. Jest wiele interpretacji dla tych wersetów. Ludzie próbują je wpasować do poszczególnych królów i królowych itd., i pokazać ten konflikt. Ale jest tak wiele różnic pomiędzy tymi rozmaitymi interpretacjami, że staje się to niejasne. Mimo wszystko uzyskanie ogólnego obrazu jest dość łatwe. Kwestia córki Ptolemeusza, Bernice, którą poślubił Teos Układ, który został zaprzepaszczony, kiedy Bernice została zamordowana W wersetach od 7 do 15 rysuje się konflikt pomiędzy Grecją Północną a Południową Aż do wprowadzenia Rzymu w wersecie 15 albo 16 Niektórzy interpretują gwałtowników spośród Twego ludu z wersetu 14 jako Rzym Niektórzy przedstawiają Rzym dopiero w wersecie 16. Istnieją różnice zdań odnośnie tego, jak powinniśmy interpretować późniejsze wersety. Nie zamierzam przechodzić przez nie werset po wersecie, ale przejdźmy do wersetu 16. Lecz ten, który wyprawił się przeciwko niemu, będzie robił co będzie chciał i nikt nie stawi oporu i stanie w prześlicznej ziemi i dokona zniszczenia. Historia mówi nam, że Rzym podbił Palestynę i stanął w prześlicznej ziemi. Ten, będąc pogańskim Rzymem, ostrzegł greckiego króla Antiocha IV Epifanesa przed zaatakowaniem Rzymu. Interesującym jest to, że wielu ludzi chciałoby widzieć tego Antiocha IV Epifanesa jako antychrysta. Ale on oczywiście pochodzi z greckiego imperium, które jest trzecim imperium w Daniela 7. Zatem nie może kwalifikować się jako antychryst, ponieważ Mały Róg wychodzi z czwartego imperium, a nie z trzeciego. W żadnym wypadku nie miał wielkiej mocy, ponieważ Rzym ostrzegł go, a on był bezmocny, nie miał żadnej mocy, aby temu przeciwdziałać. Rzym wszedł do prześlicznej ziemi i podbił ją w 63. roku przed Chrystusem. I ten Antioch IV Epifanes nie jest Antychrystem, nie może nim być, ponieważ nie wywodzi się z odpowiedniego królestwa. Wersety 17 do 30 odnoszą się do tego okresu pogańskiego Rzymu i wszystkich intryg. Werset 17 jest możliwym odniesieniem do Juliusza Cezara, Marka Antoniusza i Kleopatry oraz legendy, która wokół nich krążyła. Wszystkie te interpretacje znajdziesz z pewnymi zmianami tutaj i tam. Spójrzmy na werset 17, mówi on. Potem będzie dążył do opanowania całego jego królestwa. Zawrze z nim ugodę i da mu córkę za żonę, aby zniszczyć królestwo, lecz to się nie stanie i to mu się nie uda. Większość ludzi chętnie by tutaj widziała Juliusza Cezara, Kleopatrę i Marka Antoniusza jakoś osadzonych w tym wersecie. Wersety od 18 do 22 odnoszą się do poborców podatków cesarza Augusta, który podniósł podatki w czasach narodzin Chrystusa. Ponieważ odnoszą się do poborców podatków cesarza Tyberiusza, nikczemnej osoby, werset 21 przed którym książę przymierza będzie zmiażdżony. Chrystus był ukrzyżowany w tym czasie. To wydaje się pasować do literalnej interpretacji tych wersetów. To jest głowa cesarza Tyberiusza. Książę przymierza został zmiażdżony w jego czasie. To ogólny rodzaj egzegezy, którą większość ludzi stosuje w tych wersetach. Przejdźmy teraz do następnych. Niektórzy komentatorzy łączą następujące wersety do wersetu 30, do rzymskich intryk przed zniszczeniem Jerozolimy przez Tytusa. A inni przeciwnie, zaczynają wprowadzać Mały Róg, czyli Rzym Pogański, w wersecie 21. Utożsamiając człowieka godnego pogardy z człowiekiem grzechu, możecie dostrzec te różnice. Niektórzy myślą, że jest tak, inni, że jest inaczej. Jest ogólny trend, ale jak blisko możemy się zbliżyć do całkowitej interpretacji? Odnoszą te wersety do krucjat. Co powiedziałbym na pewno, że pogański Rzym przemienił się w pogańskie chrześcijaństwo w czasach Konstantyna. I znowu zwróci uwagę na tych, którzy porzucili święte przymierze. Czytamy to pod koniec wersetu 30. Ale od wersetu 31 mamy wersety o bardzo wyraźnym zabarwieniu religijnym, zatem przeczytajmy je. A wojska wysłane przez niego wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzę, zniosą stałą, codzienną ofiarę. W oryginale jest inaczej i postawią obrzydliwość spustoszenia. Świątynia ma religijne konotacje, zatem wkraczamy w religijny konflikt i postawią obrzydliwość spustoszenia. Jezus się do tego odniósł. Teraz mamy do czynienia z religijną mocą, która jest przeciwna Chrystusowi. Ta moc od tego momentu odnosi się do religijno-politycznego konfliktu, zatem to musi odnosić się do papieskiego Rzymu. Świątynia i obrzydliwość spustoszenia są religijnymi aspektami i odnoszą się do ustanowienia fałszywego systemu czci, który neguje służbę Chrystusa i jest akceptowana przez wszystkich, którzy porzucili święte przymierza. Czytamy to pod koniec wersetu 30. Zatem ci, którzy porzucili przymierze, drogę biblijną, biblijny plan zbawienia, staną po stronie tej mocy. Werset 32 i 33 odnoszą się do czasu papieskiej dominacji, a wiele dni byłoby 1260 dniami papieskiej supremacji. Daniela 11:32: A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami. Zatem ta moc zawiera sojusze z mocami, które walczą przeciwko Bożemu Przymierzu. Od odstępstwa, lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Innymi słowy, będą się jej opierać. A rozumni wśród ludu będą nauczać wielu, ale będą padać od miecza, od ognia, od niewoli i od łupu przez wiele dni. To jest okres czasu papieskich prześladowań 1260 lat z Daniela. Myślę, że to jest dosyć jasne. Wersety 34 i 35 mogą odnosić się do reformacji, przeczytajmy je. A gdy będą padać, doznają małej pomocy i wielu przyłączy się do nich obłudnie. Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie, aż do czasu ostatecznego, gdyż to jeszcze potrwa pewien czas. Tutaj mamy odniesienie do Księgi Objawienia, gdzie próba i biel pojawia się w siedmiu kościołach. Możemy tam zobaczyć, że ma to związek z Reformacją. Język jest bardzo podobny. Wierzę, że to się odnosi do Reformacji. Wersety 36 do 39 są opisem natury tej prześladowczej mocy. Czytamy werset 36. A król zrobi jak będzie chciał. Będzie się wynosił i wywyższał ponad wszelkie bóstwo. To jest ten sam język, który znajdujemy w liście do Tesaloniczan, kiedy Paweł mówi o tej mocy. I przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał. To ten sam język, co w opisie Małego Rogu, którego reformatorzy określali jako papiestwo. I będzie miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu. Zatem będzie aż do końca, bo to, co jest postanowione, wypełni się. Zatem jest to opis tej prześladującej mocy. Werset 37 mówi: Nie będzie miał względu ani na Boga swoich ojców, ani na pożądanie kobiet, ani na żadnego Boga, gdyż wyniesie się ponad wszystko. Odwróci się od Boga swoich ojców. Będzie czcił innego Boga. Nie będzie troszczył się o pożądanie kobiet. Wielu interpretuje to jako kościoły oczekujące pragnienia wieków czyli Chrystusa. Odwróci się od niego, co ustanowi na jego miejsce. Zamiast tego w zamian. Będzie czcił Boga twierdz. Bogiem twierdz był Nimrod, który zbudował miasto Babilon i ustanowił je. On był bogiem siły, twierdzy. Zatem to jest symbol Lucyfera. Boga, którego nie znali jego ojcowie, będzie czcił złotem, srebrem i drogocennymi kamieniami i kosztownościami. Tak postąpi w twierdzach obcego Boga, a którego uzna i obdarzy sławą, i sprawi, że będą panowali nad wieloma, i rozdzieli im ziemię jako zapłatę. To jest historia. Papiestwo dokładnie to uczyniło. Wystroiło złotem i chwałą wizerunki i wszystkie te rzeczy w kościołach, oraz podzieliło ziemię dla zysku. Decydowało, jak na mapach zostaną podzielone państwa. Co będzie należało do Hiszpanii, a która część będzie należała do innego narodu? Podzieliło ziemię według własnego widzi mi Ta literalna interpretacja, przez którą przeszliśmy, ma zalety, ale są miejsca, w których nie można dokładnie tego określić. Dlatego chciałbym spojrzeć na inny aspekt, który jest fascynujący. W którym ten konflikt północy z południem jest postrzegany jako meryzm. Przedyskutujemy to za moment. Ta idea jest również podzielana przez Jacquesa Dukana w jego książce Sekrety Księgi Daniela. Prezentuje ciekawe spojrzenie, że konflikt północy i południa z wersetów od 5 do 39 jako całość należy interpretować jako meryzm i że charakterystyczny wzorzec konfliktu prowadzi nas do ostatecznego starcia sił ze wspólnym zamysłem i że tym wspólnym zamysłem połączenia sił północno-południowych jest zniszczenie ludu Bożego. Wzorzec w tych wersetach prezentuje się następująco: Południe przeciwko północy, północ przeciwko południu. Patrzymy na ogólny wzorzec, nie przypisując poszczególnych królów do wydarzeń. Ignorujemy szczegóły: Południe przeciwko północy, północ przeciwko południu, południe przeciwko północy. A więc A B C, a potem w kolejnej sekcji na odwrót. Tak więc jest to prawie jak struktura chiastyczna. W wersetach końcowych rozdziału, czyli 40 do 45, południe atakuje północ, północ atakuje południe, zatem to komponenty A i B. Północ atakuje północ, co samo w sobie jest mylące, jak to zobaczymy później, kiedy będziemy się tym zajmować. Werset 42 i 43 A. A potem południe sprzymierza się z północ to jest synteza, łączą się, po czym następuje ostateczne zwycięstwo Boga nad połączonymi siłami zła. W trakcie tych wykładów zajmiemy się głównie tymi wersetami, spojrzymy na nie w szczegółach i zobaczymy, jak się wypełniają w politycznym i ekonomicznym aspekcie w czasach, w których żyjemy. To interesujący sposób patrzenia na to. Z tego scenariusza wyłaniają się pewne motywy. Trzema motywami w rozdziale jedenastym są: Pierwszy, konflikt pomiędzy północą i południem, drugi, sojusz pomiędzy północą a południem, który ostatecznie rozwija się pomimo konfliktu, i trzeci, konflikt z ludem Bożym. Jaki jest cel tego konfliktu? Celem jest stworzenie zbiorowego sposobu myślenia w całości społeczeństwa, aby potem sprzymierzyć ten zbiorowy system myślenia przeciwko ludowi Bożemu. Wersety od 5 do 39 opisują coś, co moglibyśmy nazwać dialektem heglowskim pomiędzy dwoma filozoficznymi systemami, które mają jeden wspólny cel: zniszczenie ludu Bożego i unicestwienie prawdziwego kultu. Zatem kwestią jest oddawanie czci. To wojna o oddawanie czci. Teraz spójrzmy na ten meryzm. Meryzm składa się z dwóch przeciwnych lub kontrastujących elementów wyrażających całość. To jest meryzm. Oto kilka przykładów. Psalm 89, werset 11. Twoje są niebiosa, Twoja też ziemia. Zatem mamy dwie skrajności niebo i ziemię, dwie przeciwności. Tyś ugruntował świat i to, co go wypełnia. Dwie skrajności i wszystko pomiędzy należy do Boga. To jest meryzm. Kolejnym byłby, Bóg wie, kiedy stoisz i kiedy siedzisz oraz wszystko pomiędzy. Psalm 89, werset 12. Tyś stworzył północ i południe. Tabor i Hermon radośnie wykrzykują imieniu twemu. Zatem północ i południe są pod jego władzą oraz wszystko po środku. To jest meryzm. Ezechiela 21, 21,3. Powiedz ziemi Izraela tak mówi Pan Bóg. Oto ja jestem przeciwko Tobie i dobędę swój miecz z pochwy i wytnę spośród Ciebie sprawiedliwego i bezbożnego. Ponieważ wytnę spośród Ciebie sprawiedliwego i bezbożnego, mój miecz wyjdzie ze swojej pochwy przeciwko wszelkiemu ciału, od południa aż do północy. To jest meryzm, całość. Oto czym jest meryzm? Jeśli rozpatrzymy króla północy i króla południa jako meryzm, Wtedy odnosi się to do całości między nimi, a jeśli zawrą sojusz, wtedy całość zawiera sojusz w konflikcie z Bogiem. Daniela 11,27 daje nam wskazówkę, że pomimo, iż ci królowie są przeciwni sobie i są w konflikcie, czy też pozornym konflikcie ze sobą, to jest w tym coś więcej, ponieważ jest powiedziane w wersecie 27. Obaj królowie w swych sercach będą mieli złe zamiary i przy jednym stole będą mówić kłamstwa, ale to się im nie uda, gdyż koniec będzie w jeszcze innym wyznaczonym czasie. Poprzez spojrzenie na ten werset jako formy meryzmu, czy to neguje literalną interpretację? Nie, po prostu dodaje wymiar. To jest fascynujące. Spójrzmy na pewne działania króla północy, Daniela 11.32, a tych, którzy będą postępować niegodziwie przeciwko przymierzu z plugawi pochlebstwem. Zatem król północy próbuje zawrzeć przymierze z wszystkimi, którzy są przeciwko Bożemu przymierzu. Zatem jest antychrystem i próbuje ich wszystkich zgarnąć. Ale lud, znający swego Boga, umocni się i będzie działać. Przeciwstawią mu się. Zatem mamy zawsze te dwie przeciwstawne siły na ziemi. A rozumni wśród ludu będą nauczać wielu, ale będą padać od miecza, od ognia, od niewoli i od łupu przez wiele dni. Ta moc ma jeden cel i tylko jeden unicestwić prawdziwy system czci. Zatem w ostatecznym konflikcie z tą mocą lud Boży stanie w obliczu siły, która nie ma na celu nic poza zniszczeniem ich. Werset 36. A król uczyni według swojej woli, wyniesie się i wywyższy się ponad każdego Boga, będzie mówić dziwne rzeczy przeciwko Bogu bogów i poszczęści mu się, aż dokona się gniew. To bowiem co zostało postanowione, dokona się. To mały róg, który wywyższa się, który będzie udawał Boga, który siedzi na swojej pozycji w katedrze, uważając się za Boga. Nie będzie miał względu ani na Boga swoich ojców, ani na pożądanie kobiet, ani na żadnego Boga, gdyż wyniesie się ponad wszystko. Zamiast tego będzie czcił Boga twierdz. Boga, którego nie znali jego ojcowie, będzie czcił złotem, srebrem i drogocennymi kamieniami i kosztownościami. Tak postąpi w twierdzach obcego Boga. Zatem ta moc wykorzystuje fałszywą religię, aby zgromadzić religię świata do swojego obozu. Myślę, że to jest dość jasne w tych wersetach. I sprawi, że będą panowali nad wieloma i rozdzieli im ziemię jako zapłatę. Zatem albo jesteś mu podległy, albo jesteś z nim w konflikcie. Nie pozostaniesz sam, ponieważ to jest wojna. Przeanalizujmy to. Obydwaj królowie, północy i południa, są wrogami Boga. Oboje, ponieważ siedzą przy jednym stole. Dyskutują, tworzą sojusz. Zatem obydwaj muszą być pod kontrolą arcyzwodziciela. Oboje muszą należeć do szatana. A ten stosuje dialektykę heglowską, aby nastawić ludzkość sprzyjająco do jego planów. Zatem są to dwie pozornie przeciwne siły, które wywołują zbiorowe nastawienie, które jest przeciwne Słowu Bożemu i ludowi Bożego Przymierza. To fascynujące, w ten sposób to działa. Oto jak używa scenariuszy. Zatem mamy tezę, antytezę i syntezę, która powstaje z ich połączenia. Zatem typologicznie król północy musi reprezentować religijno-polityczny sojusz, który próbował zmusić lud Boży do czczenia zgodnie ze swoimi nakazami, tak jak Babilon próbował zmusić Hebrajczyków do oddawania czci zgodnie z jego nakazami. Kiedy Nebukadnezar wziął w niewolę Hebrajczyków, co próbował z nimi zrobić? Próbował zmusić ich, aby czcili jego bogów, zmienił ich imiona, wysłał ich na uczelnie, wyszkolił ich w religii Babilonu. To jedna siła to babilońska, król północy w taki sposób działał. Król południa, geograficznie Egipt, zniewolił lud Boży, odmówił uznania Jahwe, lub też prawa Hebrajczyków do czczenia go. Nie pozwolę im pójść. Nie mogli czcić go zgodnie z ich sumieniem, ale nie zmuszał ich do czczenia bóstw egipskich. Pozostawił ich samych. Jaki jest to rodzaj myślenia? To zniewalający sposób myślenia, ale nie zmuszający Cię do innej religii. Jest więc to świecki sposób myślenia. Zatem pierwszy król musi być religijno-polityczną siłą, a ten drugi mocą świecką. Oboje pobudzają sposób myślenia przeciwny Słowu Bożemu. Motywy króla południa są świeckie, podczas gdy motywy króla północy są religijno-polityczne. Czy to ma sens? Myślę, że jakiś ma. Aczkolwiek zniszczenie nadchodzi z północy. Ostatecznie szatan chce czci i uzyskać dostęp do twojego umysłu. I Pan powiedział do mnie, od północy spadnie nieszczęście na wszystkich mieszkańców tej ziemi. Jeremiasz mówi tu o Jeruzalemie. Zatem król północy ostatecznie najedzie Jeruzalem. Uciekajcie synowie Beniamina z Jeruzalemu, a w Tekoa zatrąbcie na rogu i wystawcie znak w Betkerem, gdyż z północy grozi nieszczęście i wielkie zniszczenie. Zatem w ostatecznych wydarzeniach na tej ziemi, wielkim wrogiem, na którego trzeba uważać jest Król Północy. Słuchaj, oto nadchodzi wieść i wielki zgiełk z ziemi północnej, aby miasta ludzkie zamienić w pustynię w legowisko szakali. Niektórzy ludzie są tak zaangażowani w oglądanie konfliktu pomiędzy królem północy i królem południa, między tymi dwoma sposobami myślenia, że myślą, że król północy jest bezzębny. Ale Biblia mówi nam, że zniszczenie nadchodzi od niego. Jeremiasza 47, 2. Tak mówi Pan: Oto podnoszą się wody z północy i stają się strumieniem, który wzbiera. Zalewają ziemię i wszystko, co ją napełnia, miasta ich mieszkańców. Krzyczą ludzie i zawodzą wszyscy mieszkańcy ziemi. Jeremiasza 53. Gdyż wyruszył przeciwko niemu naród z północy i ten obróci jego ziemię w pustynię, tak że nie będzie w niej mieszkańca, zarówno człowiek, jak i bydło ucieknie w popłochu. To bitwa o umysł. Nie lekceważcie króla północy, ponieważ on nadejdzie w wielu formach i rozmiarach. Będzie miał gotową filozofię dla każdego umysłu na planecie. Nie lekceważcie tego króla. Jeśli spojrzymy historycznie na te dwie moce, król północy zajmował te tereny. Babilon w rzeczywistości leży na wschód, ale kiedy atakował, zawsze nadchodził z północy przez żyzny półksiężyc. W ten sposób szły armie. Musieli tak iść, jeśli chcieli mieć jedzenie i dostęp do tego, co potrzebuje armia. Nie może jechać na oparach, nie może iść po piasku. Zatem atak zawsze następował z północy, a król południa oczywiście przychodził od dołu. Jeremiasza 46, 10. Lecz ów dzień należy do wszechmocnego, pana zastępów, to dzień pomsty, aby się pomścił nad swoimi wrogami. Miecz pana pożera, nasyca się i upaja ich krwią, gdyż wszechmocny pan zastępów wyprawia ucztę ofiarną w ziemi północnej nad rzeką Eufrat. Z kim Bóg toczy konflikt? Z królem północy. I to właśnie z nim rozegra się ostateczna bitwa, ponieważ jest on uzurpatorem. Chce zająć pozycję Boga, ponieważ chce czci. W rzeczywistości to szatan chce zająć północ. Domaga się czci, która jest należna tylko Bogu. To interesujące, że w mitologii kananejskiej Baal mieszkał na północy. Ale prawdziwa północ należy do Boga, ponieważ On jest Bogiem północy. Zatem mamy dwa bóstwa z północy. Jedno jest fałszywe, a drugie prawdziwe. Ostatecznie fałszywy Bóg zostanie zniszczony. W tamtym kraju. Przyrzecę Eufrat, która oznacza lud, który karmi króla północy. Izajasza 14:12 mówi, o jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu Jutrzenki, powalony jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiałeś narody. Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu, wstąpię do nieba, ponad gwiazdy Boga wywyższę swój tron. Nawet ponad zastępy anielskie, zasiądę na górze zgromadzenia, na krańcach północy. To on chce tej pozycji, chce pozycji na północy, która należy tylko do Boga, a pozycja na północy oznacza cześć. A on chce czci, więc ustanawia się jako król północy. To pochodzi z pism Lutra, Luter o Islamie i papiestwie przez wielebnego profesora Lee. To był pogląd Lutra. To niesamowite, jak reformatorzy widzieli te rzeczy. Król w Daniela 11:36, jak wyjaśnia wielebny profesor Marcin Luther, tak pisze dr Lee, jasno przedstawia papieża, który bezwstydnie wykrzykuje swoje dekrety. Cytuje on Marcina Lutra. Jak słońce jest nad księżycem, tak papież jest nam cesarzem. Nie cesarz, lecz papież jest cesarzem ponieważ cesarz, jak wasal, całuje stopy papieża. A ten zaś stawia siebie ponad Pismo Święte, jak powiedział prorok Daniel w 11.36, przeciwko Bogu Bogów. Inni tyrani prześladujący Słowo Boże czynili to nieświadomie, ten czyni to świadomie. Chociaż nazywa Pismo Święte Bożym Słowem, to chce jawnie nad nim panować. Stąd może być nazwany ziemskim Bogiem. Drugi Tesaloniczan 2. Tam jest ujawnione, że jest on człowiekiem niegodziwości i synem zatracenia, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej podając się za Boga. Nie prywatnie czy osobiście jako zgubiony grzesznik, który jest tutaj nazwany człowiekiem grzechu i synem zatracenia, ale jako osoba publiczna, która wciąga innych za sobą do grzechu i zatracenia. To był protestancki pogląd. I wierzę, że ten pogląd jest nadal słuszny. Marcin Luther posunął się tak daleko, że powiedział nawet: Jeśli nie będziesz walczył z całego serca przeciwko bezbożnemu papieskiemu rządowi, nie możesz zostać zbawiony. Ktokolwiek ma upodobanie w religii i czci papieża, zostanie wiecznie stracony w przyszłym świecie. Jeśli go odrzucicie, czyli papieństwo, Musicie oczekiwać narażenia się każdemu rodzajowi niebezpieczeństwa, nawet możliwości utraty życia, ale o wiele lepiej jest być narażonym na takie niebezpieczeństwa na tym świecie, niż zachować milczenie. Jak długo będę żył, będę demaskować przed moimi braćmi boleści i plagi Babilonu z obawy, że wielu, którzy są z nami, wpadnie z powrotem do otchłani bez dna. Mocne słowa. Zastanawiam się, czy nie nadszedł czas, w którym wyłom, który pojawił się w protestanckim myśleniu, nie powinien zostać naprawiony. Przejdźmy od reformatorów do pionierów ruchu adwentowego. Pionierzy ruchu adwentowego z ich poświęconego studium Słowa Bożego doszli do praktycznie tego samego wniosku że moc, do której odnosi się Daniel w ostatnich wersetach 11. rozdziału, to papiestwo. Przebijał się jeden protekcjonalny głos Uriasza Smitha, który próbował wprowadzić pogląd, że król północy powinien reprezentować Turcję, ale James White odparł co następuje. I powiedział on tak. Starszy Smith wygłosił bardzo dobre przemówienie na temat 11 rozdziału księgi Daniela. Jego interpretacja brzmi wiarygodnie, ale jeśli nogi z żelaza i stopy z żelaza i gliny w drugim rozdziale reprezentują Rzym, i nieokreśloną dziesięciorożną bestię, a mały róg w siódmym rozdziale reprezentuje Rzym. I jeśli mały róg, który nader urósł w ósmym rozdziale, reprezentuje Rzym, to król północy również reprezentuje Rzym. To są cztery paralelne proroctwa, bracia, sięgające do ponownego przyjścia naszego pana. Co interesujące, to to, że Ellen White zganiła go za powiedzenie tego. I nie dlatego, że był w błędzie, ale ponieważ uczynił to przed publicznością, a nie poszedł do swego brata i nie powiedział Bracie, czy nie chciałbyś ponownie rozważyć tego, o czym myślisz? Zatem to jest pogląd protestancki i pionierów adwentystycznych. Louis Ver napisał kiedy ma się w pamięci, że ostatnie proroctwo Daniela zostało dane jako trafne podsumowanie ważnych proroctw, które go poprzedzały, jego waga zostanie dostrzeżona. Wszystkie poprzedzające proroctwa Daniela mają swoje dopełnienie w ostatnim. To proroctwo zostało mu objawione po tym, kiedy trzy tygodnie spędził na poście i modlitwie w celu uzyskania jaśniejszego światła dotyczącego poprzedniego proroctwa. Zatem, czy myślicie, że jest ono ważne dla nas? Czy wiecie, co to oznacza? Ja tak wierzę. To oczywiste, że jeśli nie przystąpimy do tego tematu w świetle proroctw poprzedzających, nie zrozumiemy prawidłowo kulminacji ich wszystkich końca króla północy w Jerozolimie. Musimy studiować te kwestie. Tak Daniel, jak i Jan przepowiadają niebezpieczeństwa, konflikty i ostateczne wyzwolenie. Daniela 12, 1 Ponieważ gdy przejdziesz przez rozdział 11, idziesz do domu. Jan opisał te niebezpieczeństwa, konflikty i ostateczne wyzwolenie ludu Bożego w powiązaniu z szatańskimi siłami duchowego Babilonu. Objawienia od 13 do 19. Daniel opisał te same kwestie w powiązaniu z Królem Północy. Jeśli Król Północy czyni to samo dzieło co papiestwo, wniosek może być tylko jeden, mianowicie, że Król Północy odnosi się do papiestwa. Zgadzam się z nim, nie ma żadnego innego możliwego wniosku. To jest pogląd reformatorów, to jest pogląd adwentyzmu. Spójrzmy na niektóre typologiczne aspekty króla północy, ponieważ te paralelizmy są takie fascynujące. Mogą nam pomóc i będziemy mogli zrozumieć, jakie wydarzenia rozgrywają się na naszych oczach na tej planecie. Jedną z typologii jest typologia tyru. Książę i król służą jako model ostatecznego konfliktu i uważam, że to studium jest fascynujące. Ezechiela 28,2 mówi Synu Człowieczy, powiedz księciu Tyru, tak mówi Pan Bóg, ponieważ uniosło się Twoje serce i powiedziałeś, ja jestem Bogiem, zasiadam na Bożym tronie w sercu mórz. Gdzie znajdujemy język paralelny do tego? Tylko w proroctwie, które odnosi się do papieskiego panowania. Zatem książę Tyru zajmuje tu pozycję, typologicznie mówiąc, władzy papieskiej. Ustanawia się jako Bóg, zmieni czasy i prawo i będzie rządził zgodnie ze swoimi nakazami. Jednak Biblia kontynuuje, ale ty jesteś człowiekiem, a nie Bogiem, choć twoje serce stawiasz na równi z sercem Boga. A 26,7 mówi, gdyż tak mówi wszechmocny Pan, oto ja sprowadzę na tyr z północy Nebukadnezara, króla babilońskiego, króla królów z rumakami, rydwanami, jeźdźcami i licznym wojskiem. To typologia w typologii. I Bóg mówi w niej o królu, który nadchodzi. To niekoniecznie oznacza, że jest między nimi konflikt lub go nie ma. To jest fascynujące. Król Babilonu zwycięża Tyr. Tutaj mamy do czynienia ze sposobem myślenia. Człowiek grzechu czyni te same roszczenia, co książę Tyru. Chce ustanowić się Bogiem. Siedzi na tronie. To w świątyni, w kościele, na tronie w katedrze. Uzurpuje sobie pozycję Boga i w swojej religijno-politycznej zdolności jako bestia z morza, objawienie 13, otrzymuje tron i moc od samego smoka. Ponieważ tak jest zapisane w objawienia 13. Tyr jest interesującym porównaniem, ponieważ również reprezentuje ekonomiczną potęgę, ponieważ Fenicjanie byli handlarzami i marynarzami, a statki w Biblii są symbolem gospodarki. I poprzez podbicie tej mocy król północy, czyli Nebukadnezar, który literalnie mówiąc był królem północy, poddał sobie tę gospodarczą moc i zjednoczył religijną i ekonomiczną władzę. Zatem prawdziwym księciem Tyru jest książę Babilonu. Kontroluje on nie tylko religijne aspekty, ale również ekonomiczne. Drugi Tesaloniczan 2.3 Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. A teraz Objawienia 13.2 a zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa i przekazał mu smok siłę swoją i tron swój. Zatem mamy te wszystkie paralelne wersety łączące te filozoficzne myśli razem, typologicznie. Oraz wielką moc. Czym jest wielka moc? Wielka moc musi oznaczać, że kontrolujesz te aspekty na świecie, które dają ci kontrolę nad ludzkością. A to oznacza, że musisz kontrolować politykę, edukację i ekonomię. Musisz kontrolować wszystkie te rzeczy, w innym wypadku nie będziesz miał wielkiej mocy, będziesz miał tylko jakąś moc. Ten tron zajmuje jako uzurpator. W rzeczywistości on należy do Boga, ponieważ to on siedzi na tronie, a jego tronem jest północ, jak opisuje to Ezechiel, że nadchodzi z północy. Zatem Królestwo Boga również znajduje się na północy. Objawienia 7.15 mówi: Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Ezechiel zobaczył nadchodzącego go z najdalszej północy, zatem tron Boga jest na północy, i tam otrzymuje cześć. A ten jest uzurpatorem: postawił swój tron na północy, i otrzymuje cześć. To konflikt o oddawanie czci. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. Tą samą mocą jest mały róg. Wesley to komentuje. Zawsze chce sprowadzić nas z powrotem do tego, w co wierzyli reformatorzy. Tak, aby ludzie mogli to zrozumieć, to nie jest jakiś nowoczesny koncept. To głęboko zakorzenione zrozumienie proroctwa. Ono ma długą historię. Wesley pisze: Ta bestia z objawienia 13.1 jest rzymskim papiestwem. Jak doszedł do władzy 600 lat temu, tak trwa i jeszcze przez chwilę będzie trwał. Do tej i żadnej innej mocy na ziemi odnosi się cały tekst i każda jego część. Bestia ta jest duchową, świecką mocą przeciwną Królestwu Chrystusa. Moc nie jedynie duchowa czy kościelna, ani jedynie świecka czy polityczna, ale połączenie ich obu. Bestia już istnieje. Nie jest przeszłością, gdyż Rzym już istnieje. Dopiero po zniszczeniu Rzymu, bestia zostanie wrzucona do jeziora. To protestanckie zrozumienie. I ten sposób myślenia musi zostać zwyciężony przez papiestwo. Czy to nie byłoby wspaniałe, gdyby papiestwo mogło zaświadczyć ludzkość, aby pozbyła się zrozumienia w kwestii religii? A kiedy osiągnie to poprzez dialektykę heglowską, aby następnie zaszczepić umysł ponownie swoją koncepcją? Ponieważ najpierw musisz pozbyć się prawdy z umysłów ludzi, zanim będziesz mógł zaszczepić swój błąd. Księciem tyru był Edbaal. Tym, o którym mowa w proroctwie, w czasie, gdy to proroctwo zostało wypowiedziane, kim był Edbal, on był ojcem Izabel. Jest tutaj kilka fascynujących kwestii. Poślubiła ona Achaba, króla Izraela i wprowadziła naród w oddawanie czci Baalowi. Jest to książę. Książę tutaj to po hebrajsku nagit dowódca zajmujący się frontem cywilny, wojskowy lub religijny. Jest to zatem ziemski, religijno-polityczny książę, który przywłaszcza sobie władzę Boga. Jest wodzem, doskonałym, dostojnym władcą. Pierwsza Królewska 1631 podaje nam genealogię. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama syna Nebata, lecz ponadto pojął on za żonę Izebel. Mowa tutaj o królu Achabie, córkę Edbaala, króla Sydonu i służył Baalowi i oddawał mu pokłon. Edbaal to fenicki król. Zatem to był król Tyru, książę Tyru, władca, ziemski król. Baal oznacza mistrza, męża, pana właściciela. Czy dostrzegacie konflikt pomiędzy Chrystusem a innym bóstwem? Kto stoi za papieską władzą? Biblia mówi: Smog dał mu tron i moc. Kto stoi za tym ziemskim księciem tutaj? Przejdźmy z księcia do króla. Ezechiela 28:12. Synu człowieczy zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru. Zatem mamy księcia, a teraz mamy króla. I powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan, ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. W oryginale użyte tu słowo król brzmi melek, co oznacza króla. Podczas gdy drugie słowo, którego użyto, brzmiało książę. Jest pomiędzy nimi różnica. Kto jest tym księciem? Kontynuujmy ze Ezechielem, mówi on. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okryciem Twoim były wszelkie drogie kamienie. Ty jesteś namaszczonym cherubinem nakrywającym. Ja Cię ustanowiłem. Byłeś na świętej górze Boga, przechadzałeś się wśród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Za ziemskim księciem kryje się inny książę. Ten był w Ogrodzie Eden, był namaszczonym cherubem. Zatem, kto dał władzę temu ziemskiemu? Smok mu ją nadał. Mamy takie samo typologiczne wyjaśnienie, jakie znajdujemy w kwestii ostatecznego króla północy. Zatem możemy zrozumieć, nad czym sprawuje kontrolę. Nie tylko religijny świat ma u swoich stóp religijny, polityczny ale również ma w garści ekonomiczną władzę. Kontynuujemy Ezechiela 28:16. To o mocy kryjącej się za nim. Przy rozległym swoim czym? Handlu, napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród ognistych kamieni. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. To opis upadku szatana. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zbezcześciłeś moją świątynię, powiązania religijne, z powodu mnóstwa swoich win przy niegodziwym swoim handlu. On kontroluje również wszystkie aspekty ekonomiczne. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił, obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. Oto konflikt pomiędzy prawdziwym Bogiem Północy a fałszywym Bogiem Północy. Fałszywy Bóg Północy ma Lucyfera jako istotę, która daje mu władzę. Zatem typologicznie, literalny ziemski władca Tyru służy jako typ dla ziemskiego władcy przy końcu czasów, a szatan jest prawdziwym prowokatorem za sceną, który daje mu swój tron i wielką moc. Napór z jednej i z drugiej strony pomiędzy królami północy i południa mają wywołać zbiorowy system myślenia, który doprowadzi do ostatecznej jedności w sprzeciwie względem Bożego ludu, który obaj chcą osiągnąć. To jest konflikt heglowski. Szatan pragnie całkowitego podporządkowania się i czci, a król północy jest jego drogą do zapewnienia sobie czci. I o to właśnie mu chodzi. Natomiast król południa jest drogą do zapewnienia niewiary i buntu przeciwko Bogu. I w ten sposób ze sobą walczą. Król północy w bezpośrednim kontekście jest Babilonem i reprezentuje Babilon czasów końca, który jest połączeniem religijnych systemów świata pod papieską władzą. Wszystkie religijne systemy muszą się zjednoczyć, ponieważ kwestia dotyczy oddawania czci. Pomyślcie o tym. Są ludzie, którzy twierdzą, że islam jest królem południa, a papieństwo jest królem północy. Ale wtedy mamy problem. Czy obaj nie pragną czci? Zatem musi być to zła interpretacja. W rzeczywistości muszą być w harmonii, aby sprowadzić Boży Lud na drogę oddawania czci im. Zatem król północy reprezentuje Babilon czasów końca, który jest połączeniem religijnych systemów świata pod władzą papiestwa. Królowie świata pokłonią się temu systemowi i oddadzą mu swoją władzę, w ten sposób tworząc religijno-polityczną bestię kontrolowaną przez kobietę Kościół. Finalnie każdy skapituluje i pójdzie w jego ślady. I zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion mających siedem głów i dziesięć rogów. Kolor szkarłatny reprezentuje rzymską moc wzmocnioną przez smoka. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swój złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu – Wielki Babilon, Matka Wszetecznic i obrzydliwości ziemi. To jest kościół, pod którego kontrolą również znajduje się system polityczny. I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi, i ma siedem głów i dziesięć rogów. Zatem, jeśli król południa nie reprezentuje religijnej czci, to musi reprezentować drugą stronę dialektyki heglowskiej. Zatem musi reprezentować humanizm, ewolucjonizm, ateizm, sekularyzm i egzystencjonalizm. To filozofie, które odciągają ludzi od Boga, ale nie prowadzą bezpośrednio do oddawania czci. Wszystkie używają swoich wpływów, aby usunąć Boga i położyć nacisk na ludzką siłę, mądrość i ludzkie wrażenie samodzielnego rządzenia nad światem. Te dwie filozofie, filozofia króla północy i króla południa, trwają w pozornym konflikcie, ale w rzeczywistości siedzą przy tym samym stole, bo mają za sobą tego samego szefa. Wszystkie te idee były w takiej czy innej formie również propagowane i zapoczątkowane przez jezuickich filozofów takich jak Voltaire, Descartes, Pierre Teilhard de Chardin oraz niezliczonych innych aż do dnia dzisiejszego. Zatem jeśli tak często za tymi religijnymi filozofiami kryją się jezuici, to chcę wam zadać pytanie. Czy król północy i południa, siedzący za tym samym stołem, czy nie dyskutują za sceną, jak mogą zwyciężyć Boży lud? Egzystencjonalizm co to oznacza? Rzeczownik filozoficzna postawa, związana szczególnie z Heideggerem, Jaspersem, Marcelem i Sartrem, a przeciwna do racjonalizmu i empiryzmu. Podkreśla wyjątkową pozycję jednostki jako samostanowiącego sobie przedstawiciela, odpowiedzialnego za autentyczność swoich wyborów. To jest nowoczesna filozofia świata. Włącz telewizor, a usłyszysz, że siła pochodzi z wnętrza. Musisz się zagłębić w siebie. Czy to nie jest filozofia tego świata? Wszystkich talkshow, jakie są na świecie, to jest jeden sposób myślenia. Ale to król północy finalnie zwycięży. Znalazłem fascynującą wypowiedź generała Franco z Hiszpanii, który był rzymskokatolickim głosicielem. Powiedział on Nasza wojna nie jest cywilną wojną, lecz krucjatą. Tak, nasza wojna jest religijną wojną. My, którzy walczymy, my, chrześcijanie czy muzułmanie, czy to nie jest interesujące? Jesteśmy żołnierzami Boga i nie walczymy przeciwko człowiekowi, ale przeciwko ateizmowi i materializmowi. Generał Franco. Zatem wojna, konflikt pomiędzy królem północy i południa, to bitwa o umysł. Ale ludzie chcieliby widzieć to inaczej i zliteralizować ją, tak aby mogli siedzieć w domu na krzesłach, włączyć telewizję i patrzeć, kto wygra. Czy to będzie Rosja? Co stanie się w Jerozolimie? Czy islam to zrobi? To nie dotyka ciebie, ponieważ możesz to zobaczyć w telewizji. Ale ta wojna toczy się o umysł. I dotyczy ona każdego z nas indywidualnie. To jest prawdziwa wojna. Wszystkie inne są fałszywe. To podróbka, oszustwo i kłamstwo. Oto kolejna interesująca typologia konfliktu północy z południem. Zawsze musimy patrzeć na Biblię, jest ona bardzo kompletnym zapisem. Spojrzeliśmy na typologię Króla Tyru, a teraz spójrzmy na typologię Północ kontra Południe, ponieważ literalny konflikt może nam coś powiedzieć o duchowym. W czasie, kiedy Nebukadnezar doszedł do władzy i gdy zdobył ostatecznie Jerozolimę, czyli próbował zmienić ich sposób myślenia na inny format religijny, to jego przeciwnikiem z południa był faraon Necho. Druga królewska 23-29. Za jego czasów wyruszył faraon Necho, król egipski, przeciwko królowi asyryjskiemu. Ponieważ król Asyrii był w konflikcie z powstającym Babilonem i miał zostać mu poddany. Ale Babilon przejął kontrolę i faraon Necho przyszedł wspomóc Asyryjczyków. Przeciwko królowi asyryjskiemu nad rzekę Eufrat, gdy król Jozjasz wyprawił się, aby się z nimi potykać, ten gdy go zobaczył, pozbawił go życia pod Megiddo. To sama w sobie interesująca historia. Spojrzymy na nią w kolejnych wykładach. Prosty lud zaś wziął Jechoahaza syna Jozjasza i namaściwszy go obwołali go królem w miejsce jego ojca. Faraon Necho uwięził go w Ribli, w ziemi Hamat, usuwając go od sprawowania władzy królewskiej w Jeruzalemie i nałożył na kraj jako haracz sto talentów srebra i talent złota. W miejsce Jozjasza ustanowił Faraon Necho królem Eliakima, syna Jozjasza, zmieniając jego imię na Jehojakim. Jehoachaza zaś zabrał ze sobą, lecz gdy przybył do Egiptu, umarł tam. Kto zatem sprawuje władzę nad Jeruzalemem? Król Południa. To jest konflikt. Jeśli spojrzysz na zapiski historyczne, to powiedzą ci, że w roku 610 przed Chrystusem przejął wojnę przeciwko Babilonowi. W 609 miała miejsce jego interwencja w Palestynie, kiedy zabił Jozjasza. Księgi Kronik mówią o tej historii. Potem nadeszły wojny z Nabopolasarem, który był ojcem Nebukadnezara. Potem Babilon zaczął się rozrastać. To jest gliniana tabliczka z późnych lat Nabopolasara, która mówi Trzy lata później starzejący się król Babilonu Nabopolasar wysłał swojego syna Nebukadnezara przeciwko armiom egipskim. Starcie to miało miejsce w Kardemisz w 605 roku przed naszą erą. Kiedyś mówiono przed Chrystusem. Pokonując egipskie armie, Nebukadnezar przeczesał ziemię izraelską i podporządkował sobie Jehoiakima, ale wieści o śmierci jego ojca przyspieszyły jego powrót. Spiesząc się z powrotem, wziął ze sobą młodych jeńców z elity Judy, włączając w to Daniela i jego przyjaciół. W roku 605 Nebukadnezar pokonał Necho. Zatem mamy tutaj ten konflikt króla północy z królem południa. Początkowo król południa sprawuje kontrolę, potem nadchodzi król północy przeciwko niemu i pokonuje go. W roku 601 atak Babilonu na Egipt został odparty, czyli król południa naciska na króla północy. Utrata Judy, Jeruzalem zostaje zawładnięte przez Babilończyków. Śmierć Necho II, zostaje zastąpiony przez swojego syna, a imię Necho z czasem jest wymazywane z jego pomników, ponieważ ludzie czuli, że przegrał z królem północy. Jeremiasza 46, 46,20: Egipt jest jak piękna jałówka, ale jej zniszczenie nadchodzi idzie z północy. Zatem typologicznie Literalnie nastąpiło to w ten sposób, a antytypicznie stanie się to w ten sam sposób. Jeśli udacie się do tego kraju, w którym bitwa pod Kardemisz miała miejsce, to była Syria. Dzisiaj Syria znajduje się w wiadomościach. Ludzie powiedzą Wam, że to jest początek tego wielkiego konfliktu, który będzie miał miejsce pomiędzy światem chrześcijańskim i islamskim. Niektórzy określają to jako scenariusz króla północy i południa. Obawiam się, że to nie o to chodzi, ponieważ te moce kultu są po tej samej stronie typologicznie wszystkie są podległe królowi północy. Jeśli udamy się do tego kraju, to zobaczymy, że jest to prymitywny kraj. Pojazdy i motocykle oraz ludzie. A świat jest ogłupiony tą ideą, że powinni się trząść ze strachu przed tymi potężnymi ludźmi, którzy zawładną społeczeństwem. O, strzeż się tego starego dżentelmena, nigdy nie wiesz, co on może zrobić. Kiedy jesteś w tych miejscach, to tak jakbyś wrócił do poprzedniej ery. To nie jest wojna, w której mielibyśmy się bardziej w aspekcie militarnym. Mamy do czynienia z bitwą o umysł. Wskazuję tutaj na wzgórze, które opowiada historię. To wzgórze jest wzniesieniem dawnych miast, jednego na drugim. Są to wykopaliska Szkockiego Uniwersytetu w Edynburgu dotyczące tej bitwy i tej wojny. I wykopaliska te mówią nam, że tutaj w Kardemisz król północy najechał Egipt i ostatecznie uczyni to przy końcu czasu. Zatem typiczny król Północy pokonał typicznego króla południa zaraz przed finalnym najazdem przeciwko literalnemu Jeruzalemowi. I kiedy to się stanie, Nebukadnezar zajmie Jerozolimę. A zatem kiedy sposób myślenia króla północy pokona sekularyzm na końcu czasu, wtedy uderzy na Jerozolimę. Wtedy zniszczono pierwszą świątynię. W pierwszym antytypie tego zniszczenia, Rzym, nowy król północy, zniszczył drugą świątynię w roku 70 naszej ery. Czyli paralelizmy są doskonałe. Typ ma antytyp, który służy jako typ dla przyszłego antytypu. Przeto wiec i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia jest siedem tygodni, a w ciągu sześćdziesięciu dwóch tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. Nie będziemy zajmować się dziewiątym rozdziałem Daniela, to jest proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach. A po tych sześćdziesięciu dwóch tygodniach zostanie zabity Mesjasz lecznie za siebie. A lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię i jego koniec nastąpi wśród powodzi. I do końca wojny są postanowione spustoszenia. Ostateczny konflikt jest postanowiony. Antytypem literalnego księcia Rzymu będzie duchowy książę antytypicznego Rzymu. I ten konflikt o umysł ludu Bożego jest bliski rozwinięcia się na tej planecie. Podczas kolejnego wykładu będziemy zajmować się kilkoma ostatnimi wersetami 11 rozdziału Księgi Daniela i pokażemy bardzo dokładnie, jak król północy pokona filozofię, króla południa. Niech Pan nam pomoże, gdy będziemy studiować Jego Słowo. Amen.